dokładnie pianino było u mnie w domu, proszę pana. I to, co na początku zagrałem, to była kompozycja mojej mamy, bo to była piosenka przedszkolna, a potem ona zrobiła coś takiego, bo w oryginale to brzmiało tak. A ja zrobiłem z tego. A widzi pan, o to chodzi. I to mama skomponowała. No i ja w tej chwili każdy swój jakiś taki występ zaczynam właśnie od tego. Ale to wie pan jeszcze jedna rzecz, że to pianino jest rozkosznie rozstrojone i tutaj z tymi złoceniami. No to muszę się wściec. To jest coś znakomitego. To muszę pan powiedzieć, że tutaj mi pan rozładował emocjonalnie, bo to instrumentu. Są jakieś takie tony szalenie domowe się w końcu, bo przecież to pianino właśnie podobne było u mnie w domu, właśnie z Kłodzka, Olbricht Glatz, no, dokładnie takie. Fajne. Z Bielawą jest tak, umówmy się, Krosnowice, rok 46. Nieprawda, nie było Krosnowic, było Rankowo. Nie było żadnego KZPB, tylko było MK Meyer Kaufmann w Rankowie. Się to tak nazywało, dokładnie. I ojciec mój się tam zjawił, ponieważ był inżynierem, więc polegała mu cała energetyka fabryki, którą zresztą pokażę w tym swoim filmie ostatnim, który zrobiłem 7, to znaczy Most Żelaza. To była fabryka, która w 1946 roku pracowała na pełnych obrotach na trzy zmiany. Robili surowiec, to znaczy bawełnę przerabiali, była tkalnia i przędzalnia i przyjeżdżało się właśnie do Bielawy. Stamtąd, z Krosnowic, samochodem. Były dwa samochody, Studebaker i chyba jakiś James, czy jakoś. Ten James, to ja jeździłem nim. Ciągle myślałem, że w końcu pojadę tym Studebakerem, ale zawsze jakoś tam na tym Jamesie, nie wiem, musiałem siedzieć u góry na tym towarze i jeździłem, bo ojciec tutaj przyjeżdżał jakieś sprawy załatwiać, a mnie ładowali tam na górę między tym towarem i ja sobie jeździłem. No i Bielawa to było jeden wielki huk pracy. No przecież tu było pełno ludzi, a w Krosnowicach co? Praca na trzy zmiany. I bułki czasami były niesłone. W stołówce jadało się przeważnie jakiś gulasz, który był z pęczakiem. Było to wszystko bardzo niesmaczne. Jakaś kiszona kapusta niedokiszona, czasami kiszony ogórek. Jakieś buraki. Nędzny był. W ogóle ludzie wtedy nie mieli zapotrzebowania na ubranie, no bo ubranie było takie, jakie można było dostać. Wszyscy chodziliśmy w mundurowanych jakichś, z tych battle dressach, czy tak dalej. Farbowało się i generalnie rzecz biorąc, ulica śmierdziała. Dlatego, że nie było żadnych dezodorantów. Prało się normalnie pralkami, nie było żadnych pralek, prawda, tutaj. I ludzie. Ja uważam, że u nas tak się często mówi solidarności. Ale na przykład rok 46 w Kłodzku i w Krosnowicach, to czy się chce, czy się nie chce, to była rzeczywista solidarność. Nikt o solidarności nie mówił. Solidarność była potrzebą. Bo jak rozumiem, że jak się mieszkało w zniszczonej Warszawie, to solidarność wynikała z tego, z potrzeby życia, żeby jakoś sobie dać radę w tym bezmiarze ruin, w tym dyskomforcie w każdym calu. Ale ludzie mieli nadzieję, że co najgorsze minęło, to znaczy życie było już niezagrożone. Już nikt w mundurze nie przychodził i nie mógł w każdej chwili zastrzelić człowieka, oprócz czy coś, dlatego że człowiek był Polakiem, a nie Niemcem, prawda? Wspaniałość tych ludzi polegała na tym, że była wielka, olbrzymia radość.
z tego, że skończyło się wielkie zagrożenie. I stosunek do Niemców. Mówi się, że tak, Niemcy właśnie robili obozy koncentracyjne, przyszli Polacy, zrobili obozy koncentracyjne, krótko mówiąc, że to jest to samo. To jest wielutny kłamstwo. Nasza zemsta była spontaniczna. Czasami Niemców się wywalało. Czasami się ktoś znalazł, upił się i coś tam powymyślał. Jak dziś pamiętam, w Krosnowicach proboszcz w ciągu jednej nocy z tym, z kościelnym, poprzewracali stare, zabytkowe pomniki. Czy to jest do pomyślenia? Jakiż to straszny proboszcz. Tylko zapomina się, że proboszcz był jakimś tam po strasznych doświadczeniach w obozie koncentracyjnym. Właśnie to takie odrywanie wszystkiego z kontekstu, wiedzenie, że ktoś był głupi, że ktoś był niecnota, że ktoś postępował nie tak, jak on w tej chwili prawdziwy Polak katolik by postąpił. Przecież to jest schizofrenia, oderwanie od rzeczywistości. Trzeba wejść w tamtą rzeczywistość, żeby ją móc ocenić w każdym, nie z odrobiną, taktu nawet, w stosunku do tych, którzy jeszcze tę rzecz pamiętają. Jeżeli się mówi, że PRL to była okupacja sowiecka, to ja mogę tylko powiedzieć, że miałem swój epizod taki, gdzie wydawało mi się, że żyję już w czasach okupacji sowieckiej. Ale to był krótki epizod. To znaczy wtedy, jak mnie wzięto do wojska i byłem zwykłym żołnierzem, w 1951 roku to była Armia Rokossowskiego i bardzo wielu oficerów wchodzących w mundurze polskim nie znało języka polskiego, tylko mówili po rosyjsku. I zostało wtedy, były próby przeobrażenia polskiego munduru na radziecką modłę, ale proszę pamiętać, że w całym tym socjalistycznym obozie tylko tutaj my, Polacy, utrzymaliśmy naszą rogatywkę, otrzymaliśmy nasze mundury wszędzie, włącznie z Chinami. Wszyscy mieli te pagony sowieckie i tak dalej, i tak dalej. Jedyna armia NRD-owska, która sięgała do swoich hitlerowskich tradycji mundurowych, i Polacy mieli swoje dystynkcje i swój mundur. To było bardzo ważne. Mama była kierowniczką przedszkola. Ważna rzecz. Dzisiaj przedszkole jest znowu na tapecie. No proszę sobie wyobrazić, że moja mama jako kierowniczka przedszkola chodziła i robiła łapanki dzieci do przedszkola, bo rodzice bali się oddawać swoje dzieci. Ten strach, ta nieufność to było pokłosie tej wojny strasznej. Ale przedszkole potem dawało jedzenie, przedszkole dawało to bezpieczeństwo. Mama cała była w skowronkach, że mogła szyć jakieś fartuszki i tak dalej, żyła swoją pracą. Potrzeba radości z pracy wykonywanej, nie dla zarobku, a dla samej pracy tworzenia, to jest to, co zostało ostatecznie u nas zniszczone. Teraz, w ostatnim czasie. To jest nieodwracalna sytuacja, która musi przynieść same szkody. Ja mam 82 lata. I już jako dziecko chciałem pierw być reżyserem jakimś teatralnym, bo lubiłem się popisywać. A potem w czasie studiów to przekonał mnie Jerzy Bosak, profesor w Wyższej Szkole Filmowej, że wytwórnia filmów dokumentalnych to jest to, co powinien mnie zainteresować, bo był prosty argument, że wszystkie, cała fabuła to jest fantazja, że prawda, szukanie jej, że prawda i szukanie jej to jest właśnie coś, co jest nieoczekiwane,
przynosi bardzo dużo zmian i daje też bardzo dużo, dużo satysfakcji, jeżeli człowiek jakoś dotrze do tego. Ale przecież w tej chwili się robi wszystko, żeby nie było żadnej prawdy, mówiąc, że się mówi prawdę, bo wszyscy inni, którzy nie mówią tak i nie myślą tak jak mówiący, to mówią kłamstwo, bo prawda to jest tylko u tego, który mówi. To jest jego prawda. W 1946 roku cholera był szacunek do ludzi. Ta nienawiść do Niemców, ona jakoś wygasła równie szybko, jak przyszła. Dlaczego? Dlatego, że Niemcy w tym przypadku spokornieli. To dawało olbrzymią satysfakcję, że nagle Herrn Volk, że tak powiem, kuli, ten jest pokorny. Ale przecież na Boga Ojca nikt nie kazał Niemcom schodzić z chodnika i się kłaniać Polakom, a hitlerowcy to kazali w 1939 roku. Obozów koncentracyjnych? Czy to te obozy przejściowe to były obozy koncentracyjne? Ci, którzy tę rzecz porównują, to chyba uważają wszystkich innych ludzi za idiotów, no. Gdzie były gazkamery polskie? Czy coś takiego było? Gdzie było wstrzykiwanie? Gdzie były eksperymenty na ludziach robione? Ja miałem na przykład, ja chodziłem przez jakiś czas do niemieckiej szkoły i rozwijano mi moją pamięć po niemiecku i mi ją zniszczono. Na czym polegało? Kazano mi uczyć się bezmyślnie 20 kolejnie liczb, które polegały na sumowaniu poprzedniej liczby z następną. Powstał taki blok 4 czy 5 cyfrowy różnych liczb. I trzeba było mówić z góry i do dołu. I jeżeli człowiek się pomylił, to nauczyciel miał jeszcze taką rózgę i bił w ucho. Jak człowiek mógł się czego innego uczyć? Trzeba było w sposób durny uczyć się tych liczb. To znaczy strach przed nauczeniem się czegokolwiek niby uczyli, który niczego nie wniósł. Oprócz tego, że zniszczył czyjąś pamięć. Ale właśnie dlatego ja tych różnych rzeczy Niemcom nie mogę zapomnieć. Ja mogę im wspaniałomyślnie o tych sprawach nie mówić. Ale nigdy nie zapomnę, jak zrobiłem kiedyś taki film o Forsterze, o gauleiterze Gdańska. I w jego terytorium, Reichsgaudanzig Westpreußen, to jest obszar, który obejmował pierw wolne miasto Gdańsk, a potem przyległe jak gdyby powiaty, to znaczy Reichsgaudanzig Westpreußen, to był Gdańsk, Bydgoszcz, Toruń, bez Inowrocławia, o taki o sobie kawałek. I to była Rzesza już niemiecka. No i Forster, jak on przyjeżdżał do Torunia, a ja znałem język niemiecki, jako urodzony Polak w Berlinie, więc chodziłem na manifestacje. I Forster kiedyś powiedział, krzycząc oczywiście, wir Deutsche, wir spielen die erste Geige, die anderen können die Trommel fassen. My Niemcy gramy pierwsze skrzypce, inni mogą sobie pobębnić. I to tkwiło w świadomości każdego Niemca. Ten piekielny nacjonalizm, który kazał się wywyższać. Ja powiadam, że z Bielawą łączyłem, ja przed chwilą miałem taki dłuższy speech tutaj, to, że moi rodzice mieszkali w Krosnowicach. A Krosnowice to był taki zakład, on nim był KZPB, to był MK w Rengersdorfie, czyli w Rankowie. Mhm. Rankowo dostarczało wam tutaj samochodami taką surówkę bawełnianą. Krosnowice między Kłodzką a Żelaznem, tak? Tak, tak, dokładnie to. A skąd pan to zna? No, ale muszę to wiedzieć. No więc widzi pan. Chciałby pan zostawić wszystko dla siebie. Nie. Ale proszę pana, ja tutaj przyjeżdżałem na ciężarówce i proszę sobie wyobrazić, jakież to było wspaniałe, bo jechałem sobie na ciężarówce i
i patrzyłem, wjeżdżałem tutaj. Zresztą proszę, umówmy się. Krasnowicki zakład to był też, jak mówią Niemcy, Kapitel Fizyk, rozdział sam sobie w postaci jakiejś takiej gwiazdy z taką. Był pan kiedyś w Krasnowicach? Jasne. No widzi pan. Chodźmy. Byłem znany. Dzień dobry państwu. Serdecznie witam. Pan Robert Stando, reżyser. Kłania się bardzo pięknie. Ważne była jedna rzecz, która mnie wtedy zafrapowała. Jak to jest? Gdzie się Bielawa zaczyna i gdzie się kończy? Bo ja ciągle nie mogłem zrozumieć, jak może tak jechać, człowiek jechać i ciągle to sama miejscowość. To była rzecz szokująca, no bo zawsze miejscowość to ma być kościół, rynek w środku, prawda, wkoło jakieś ulice rozchodzące się gwieździście, a tu się ciągnie. To już jest Bielawa, jeszcze ciągle tak. A gdzie, kiedy będziemy? No jeszcze za pół godziny to dojedziemy, prawda? I to ciągle jeszcze ta sama miejscowość. Więc to było jakieś nowe odkrycie dla mnie urbanistyczne, że istnieje coś takiego, co się tak bardzo długo wlecze i ciągle jedną tą samą miejscowością. Inna rzecz, która mnie zachwycała, że zarówno w Krosnowicach, jak i tu w Bielawie wszystko huczało pracą, bo te wszystkie zakłady, które były, one pracowały wtedy właśnie, w 1947 roku. Nie wiem, jak było w 1946, ale wtedy to huczało. Była potrzeba roboty i szacunek człowieka do człowieka. Otóż tego w tej chwili u nas, w naszym społeczeństwie, ośmielam się stwierdzić, nie ma. Proszę państwa, ja nie chciał się mączyć. To mnie to się działo w tej chwili, dlatego że tutaj on mi kazał przedtem jak trochę mówić do kamery, więc jak gdyby troszeczkę przenoszę to, co chciałem jemu powiedzieć, ale tak darujcie mi, że jestem taka gaduła trochę. No w związku z tym za chwilę zobaczycie ten film, który wam pokażę i powiem wam jeszcze jedną rzecz. Ja tego filmu wręcz nie znoszę, który zobaczycie. I powiem wam dlaczego. Bo to nie jest dobry film w mojej ocenie. Mimo że w dużym stopniu dotyczy waszej miejscowości. I dla mnie jest to film wręcz tragiczny. Bo ten film robiłem, jak mama moja była ciężko chora, a w momencie, jak kolaudacja była, czyli przyjęcie tego filmu przez redakcję, to właśnie miałem wiadomość, że moja mama umarła i że mam jechać na pogrzeb. Teatr robotniczy, ta nazwa jest bardzo adekwatna dla naszego właśnie teatru. To z kilku powodów. Raz dlatego, że tak. Gramy dla robotników przede wszystkim, dla zakładu, ale i dla innych też. Zaczęło się od tego, że my grali właśnie dla świata pracy, Bielawy i innych miejscowych. Wykonawcami, tymi aktorami, amatorami są w 90% robotnicy, którzy już potem też pokończyli studia, nawet nieraz, a w prawie szkoły średnie. Są technikami, tak, ale rozpoczynanie od szeregowych robotników. Ta scena, gdzie starzy przekazują młodych. Drobiazg, ale coś jest w tym dobrego, bo pokazać troszeczkę swojej potrzeby artystycznej, jakiegoś takiego ulepszenia się. Ja panu powiem, że na początku pan powiedział, że nie jest zadowolony z tego filmu. Tak. No, kojarzy się panu z takim przeżyciem osobistym. Tak. A jakikolwiek film, gdy pan tutaj przybył, nawet nakręcony najgorszą kamerą w najgorszy sposób, jest złym montażem w Bielawie, to na pewno by nam się podobał. Ja wiem. A ten jest szczególnie dobry. No i ogromnie się cieszę, proszę pana. Jest dobry, ale jest prawdziwy. Przede wszystkim pokazuje to tak, jak było. Ja nie pamiętam tych ludzi, ja pamiętam tylko pana Lasotę, bo to jest był ojciec mojego kolegi. I wtedy, kiedy oni się spotykali w teatrze, to my mieliśmy po kilka lat, więc tak nie pamiętam tego rzeczy. Ale myślę, że osoby, które oglądały tutaj, widziały te osoby znane sobie z tamtych czasów, myślę, że z sentymentem oglądają. I to jest właśnie to, co jest prawdziwe, że ten film. Ja panu bardzo serdecznie dziękuję. Ściskam pana duchowo bardzo mocno za to. Dziękuję, bo to było coś bardzo, bardzo dobrego, co pan przed chwilą powiedział. Tak, mam jakieś przedstawienia tkaczek, którzy tych aktorów osobiście wszystkich znałem. I dla mnie to było naprawdę jeszcze raz takie przeżycie, że ich widzę, bo wiele osób z tych aktorów nie żyje już.
i z przyjemnością oglądałem. Bardzo podobno, bo ja nigdy nie widziałam właśnie takiego filmu i takich w tym czasie takiego teatru, dopiero później dużo widziałam. Także bardzo mi się to podobało, że to jest takie coś, co było u nas, co nie wszyscy widzieli tam. I to jestem tylko bardzo zadowolona i mówię, że Pan właśnie to zrobił, że można zobaczyć. No proszę Pani, no, ja odpowiadam. Bardzo Państwu dziękuję, bo ja odpowiadam. Postąpiłem w sposób, jakby to powiedzieć, nietaktowny, nietaktyczny, wręcz chamski, że powiedziałem, że ten film mi się nie podoba, ale musiałem zdobyć tak zwany dodatni plus przez tą tak zwaną szczerość. I tutaj proszę mi tę rzecz jako dodatni plus, powtarzam raz jeszcze, zaliczyć. Dziękuję bardzo. Czuję się w takim wieku, że no trochę tego jeszcze socjalizmu, realnego czy nierealnego, wyknąłem. I Pan próbuje, przynajmniej w swoich wypowiedziach, gloryfikować ten system. Nie. Zasugerował Pan, że no to było. Tak było, tak było, no trudno. I jako fakt. I cieszy mnie to po prostu, że Pan to ujawnił jako fakt, a nie jako tam coś wielkiego. Natomiast no, takie ordery były, trudno się dziwić, że te ordery przyjmowano, bo byłoby nie tak, jakby nie przyjąć. No ja na przykład wtedy, jak mieszkałem w Wylawie i pracowałem, to takiego orderu, chociażbym był najbardziej zasłużony, bym nie przyjął. Tak samo jak nie mam orderu Brygady Socjalistycznej, czy tam innych odznak 1 maja czy 22 lipca. Natomiast no, no, można ci ludzie, którzy wtedy żyli, tutaj mieszkali, na pewno mieli się czym pochwalić. Nie grają właściwie przed tą kamerą teraz, tylko mówią to, co czują. Tak. I też zainteresowało mnie, na ile oni też mieli tę świadomość, że są w kamerze, znaczy w obiektywie, czy nie próbują też troszeczkę grać. Na pewno, umówmy się, że tak zwany cinema vérité, które wyrosło razem ze mną w kinematografii. Znam panią, która prowadziła zajęcia z dziećmi, tutaj pokazane. Tak, ładna była skądinąd. Tak, tak. A i zawracałem nawet głowę. Ona naprawdę fajna. Tak, bardzo fajnie. Była bardzo uzdolniona, to znaczy jest, bo uzdolniona plastycznie, muzycznie. Prowadziła zajęcia także w świetlicy socjoterapeutycznej. Przepiękne robiła lalki do przedstawień, które sama reżyserowała i prowadziła próby z dziećmi, potem wystawiała tutaj w teatrze robotniczym. I na przykład Czerwonego Kapturka, Pchła Szachrajka, słynne Jasełka, które co rok tutaj też są przedstawiane. Także, że no, na pewno bardzo fajną robotę z dziećmi tutaj prowadziła. Natomiast jeżeli chodzi o Bielawę, ja się urodziłam w Bielawie, mieszkam tu tyle lat, ile żyję. I z opowieści mojego ojca, świętej pamięci, wiem, kiedy tu przyjechał w 1947 roku, było pusto, głucho, ciemno. Tak, no praca była, ale też było bardzo biednie. Wiem, że szabrowników było też dużo, ja to z opowieści ojca. No wszystko prawda. Szabrowników było także dużo. Wiem, że kradziono nawet klamki z drzwi w prementorium Dyriga, w jego pałacach. Rowery spod domów i tak dalej. Czy było smutno? No każdy cieszył się wolnością, jednak bieda była. Była bieda. No i, no ale mentalnie to, co ja powiedziałem, radość z pracy i stabilizacja, że to... Tak, no każdy czekał, każdy dzień przynosił coś nowego i pewnie lepszego. I ja pamiętam już potem, jako dorastająca dziewczyna, ten teatr robotniczy, że rzeczywiście były przedstawienia, chodziło się. Ja może nie pamiętam, czy byłam, ale wiem, że rodzice chodzili na przedstawienia. Dziękuję serdecznie. Mi się bardzo film podobał. Sam sposób wykonania filmu i technika montażu i bardzo mi się podobało. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Panu, że Pan przyjechał tym filmem do Bielany.
Przyjechał Pan w szczególnym momencie, w bardzo dobrym momencie, ponieważ za rok będzie 170. rocznica powstania Tkaczy Sobiegórskich i wydania lobbysty Gerharda Hauptmana. My w Bielawie właśnie w tym momencie, z tej 170. rocznicy, chcemy nadać wyjątkowy charakter. Ten film jest inspiracją do tego, by zespół, w którym pracuję razem z panem doktorem Rafałem Brzezińskim od pewnego czasu już, miał inne spojrzenie na przygotowanie tych wszystkich uroczystości. Wspomnę tylko, że też takim innym, ciekawym bardzo wydarzeniem na 165. rocznicę powstania Tkaczy Sobiegórskich na sesji Rady Miejskiej był pokaz dzieci z przedszkola w wykonaniu pantomimy właśnie o buncie Tkaczy Sobiegórskich. To jest takie zdarzenie, które ja kojarzę, bo ja to organizuję wszystko, które ma dwa tematy. 165. rocznica i pantomima w wykonaniu dzieci, która też jest nagrana i można to zobaczyć. I pański film. Wspaniały film, prawdziwy film. Dziękuję jeszcze raz panu za to, że przyjechał. Dziękuję panu dyrektorowi Rafałowi Brzezińskiemu i zespołowi Bielawskiej Placówki Muzealnej za to, że organizują tak ciekawe spotkania. Dzisiaj pan zauważył, że może jest nas niewielu, ale ten film poruszy wielu. Dziękuję. Bardzo serdecznie panu Bielawskiego Samorządu. Dziękuję panu bardzo za ciekawą projekcję filmu i proszę nie mieć wyrzutu, bo my tutaj Bielawianie przyjmujemy ten film naprawdę ciepło i niech pan wyrzuci z głębi swojego serca to właśnie, że to jest związane ze śmiercią mamy. Ja też przeżyłem śmierć mamy i taty i potrzeba po prostu teraz innego spojrzenia, a spojrzenie nas, Bielawian, na ten film jest ciepłe. Ale muszę panu powiedzieć, że to mnie w dużym stopniu uleczyło. Nie tylko pańskie słowa, ale to, dzisiaj, to dzisiejsze spotkanie. Słowo honoru. Także serdecznie panu dziękuję. Dziękuję bardzo. Wie pan co, że ja w tej chwili przy pianinie zaczynam, jak gdyby zaczynam nowe życie. Bo trzeba panu wiedzieć, że ja nie znam nut. To znaczy, prawdę powiedziawszy, ja je poznałem, ale je dokładnie zapomniałem, bo ostatni raz grałem z nut, mając lat 12. Ostatnia rzecz, którą uczyłem się z nut, to był moment muzyczny Schuberta, Moment Musical. I miałem lat 12, nie więcej. A potem mama kazała mi trzymać ręce tak, a ja chciałem trzymać tak i powiedziałem, że ja się nie nauczę na nutach i nie nauczę się grać z nut. I tak to już zostało i w tej chwili dla mnie, proszę pana, staram się jednej rzeczy nigdy nie robić, to znaczy próbować grać po swojemu Chopina. Ale proszę pana, no na przykład zakończenie opery Tannhäuser, O mein Holder Abendstern. Co to za problem, żeby to zagrać?